Dobra, moi drodzy, to co ostatnio zrobiliśmy, to przerobiliśmy nieco naszą ekipę. I tak. Ty masz dwie bronie, ty masz Tak. dwie bronie. Znaczy nie, ty masz jedną broń, ty Czegoś masz. Ci trzeba? Ty i ty masz dwie bronie. Za mną. Pogadajmy. A, witaj z powrotem. Pamiętam cię. A w każdym razie tak mi się wydaje. Okruchy, prawda? Mam nadzieję, że dobrze kojarzę. Tak się cieszę, że pozwalasz mi złożyć tu wizytę. Ostatnim razem nie miałem okazji zbadać warowni czy biblioteki. To wielka szkoda. Dobra, i pogadajmy, moi drodzy, z Aldanonem. Chociaż kamera mi się ustawia niezbyt korzystnie, bo pokazuje mi... Nie wiadomo co, przybywam po skraniu tajnej siedziby nadwornego czarodzieja, że wspomniałeś, Jero. Och, to faktycznie niefortunne. Czasami wracam do tego pobocznego projektu, gdy starcza mi czasu. Ale prawdę mówiąc, nie jest to łatwe zagadnienie. Inną rzeczą jest posiadanie wiedzy o jakimś miejscu, a zupełnie inną odnalezienie go. Różnica jest może subtelna, ale istnieje. Czego potrzebujesz, żeby odnaleźć to miejsce? Pomyślmy. Badanie ruin Ilefarn masz za sobą, tak jak rytuał oczyszczenia i podróż do studni Starej Sowy. Wydaje mi się, że przypominam sobie coś o pozyskaniu kilku fiolek smoczej krwi. No i oczywiście pewnej ilości prochu lisza. Poza tym są też trzy klucze, brązowy, srebrny i z czerwonej platyny. Ten ostatni być może trzeba będzie przekuć. Jeden z kawałków ukryto chyba w Amn, a może w Podmroku. Mistrzu Aldanonie, oto mapa z zaznaczoną pozycją, tak jak kazałeś. Czy to mapa ukazująca drogę do Podmroku? Dokładnie, co to za bzdura? Nie prosiłem o żadną mapę. Nie widzisz, że prowadzimy tu poważną dysputę? Mistrzu Aldanonie, zażądałeś sporządzenia mapy potencjalnej lokalizacji na podstawie informacji, których dostarczyłeś. Główny kartograf i kilku jego pomocników sprawdziło dla mnie archiwa. Miałeś rację. To miejsce nie poddaje się jasnowidzeniu. Nosi też widome mistyczne znaki, o których występowaniu mówiłeś. I? Znaki czego? Konkretniej proszę, albo swoje interesy powierzę ogrodnikowi. Mistrzu Aldanonie, nie powiedziałeś, czym jest to miejsce, jedynie czego mamy szukać. Zgodnie z twoimi słowami, inną rzeczą jest odnalezienie jakiegoś miejsca, a zupełnie inną posiadanie o nim wiedzy. Czy to siedziba Mona Jero? Na to wygląda. Co za ulga. Mógłbym wprawdzie użyć smoczej krwi i prochu lisza, ale nie ma mowy, żebym sam ruszył na poszukiwanie takich odczynników. Ale faktycznie wydaje mi się, że o to prosiłem. Dobra robota. Szczególnie moja. Nie uważasz? Ale jak ci się udało ją znaleźć? Uznałem, że w tego rodzaju siedzibie kluczowe znaczenie mają dwie sprawy. Dyskrecja i związki z dworem Neverwinter. Dyskrecja oznacza, że tego miejsca nie da się wykryć za pomocą jasnowidzenia. Dlatego wynająłem kilku magów Szkoły Poznania, aby zbadali obszar wybrany na podstawie dostaw odczynników do paru dziwnych miejsc spisanych w archiwach dworskich. To naprawdę proste. Miejsce wygląda na ukryte głęboko wśród gór. Nie mam absolutnej pewności, że to jest to. Ale gdybym miał zgadywać położenie labiryntu pełnego śmiertelnych pułapek, to góry są zawsze doskonałym źródłem kamienia. No wiesz, w labiryntach muszą być ściany. Nie wiedzieć czemu z reguły robi się je z kamienia. Świetnie. A możemy sobie już iść? Wygląda na to, że czeka na nas pełen śmierci labirynt mojego przodka. Mistrzu Aldanonie, to nie wszystko, o czym informują nas mapa i magowie. Nawet biorąc pod uwagę znaki, koncentracja piekielnej magii w tym miejscu... Demony nie powinny sprawić żadnych problemów, szczególnie takiej dobrze uzbrojonej i pełnej werwy grupie. Zmartwiłbym się, gdyby się okazało, że ci zwarowni na rozstajach ukończyli straszliwy rytuał cieni. Dobra, no to mamy chyba lokalizację, moi drodzy. No to lecimy na Szczecin. Dobra, Kana. Mm.
Mamy jakieś misje? Żadnej przemocy, dobra. O, 10 punktów do charakteru dobry dostałem. Grobnar, co robisz? Metalurgia, taumaturgia, uwierz mi. Tworząc golema, pragnę służyć ci. Nie, ten rym jako się nie działa, prawda? Może gdybym wstawił tam alchemii? Tak czy tak, będzie do kitu. Ten konstrukt, z którym się bawisz, gnomie, jest niebezpieczny. Wszystko jest w dobrych rękach, panie biszopie. Nie od parady nazywam się Gnomie Dłonie. To pocieszające. Będę przynajmniej wiedział, jak nazywał się osobnik, który odpowiada za to, że ten stwór się na nas rzucił. O to nie ma się raczej co obawiać. Każdy znakomity rzemieślnik dba o umieszczenie na swym tworze znaków bezpieczeństwa, które pozwalają mu go kontrolować. To wspaniale! Niczym pozostawienie trebuszetu pod opieką wioskowego głupka. Daj spokój! To raczej przypomina mi to zostawienie pod opieką wioskowego głupka, olbrzymiego, wściekłego, niemal niepowstrzymanego wilka, który rozumie jedynie proste polecenia w rodzaju zabij, przestań zabijać albo, no nie, natychmiast odłóż na ziemię obie połowy tego faceta. Ale przecież ten golem ostrzak to takie łagodne, miłe stworzenie. Mówisz więc, że jeśli zginiesz, nie będziemy mieli żadnej... Nie, nie! Znaki przywódcze nie są dostosowane do mojego głosu. Każdy może z nich skorzystać. Wystarczy je znać. Zakładam, że właśnie tak ten konstrukt odbierał rozkazy od swych okropnych mistrzów. Głupio by było wrócić do tego stanu, o ile jeszcze nie umieścili zapasowych znaków. Ja bym tak zrobił. Naprawdę są... Zawsze warto mieć drugą osobę znajomą, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko, że twórca może zginąć. W przeciwnym razie wystawiasz się na niebezpieczeństwo. Nie pomyślałem o tym. Co by się stało, gdyby to mnie przytrafiło się coś... Owszem, o ile zna się... Ciekawe. Dobra, mowę w coś ulepszyć, mistrzu Widl. Dobra. Ci zapewne potrzebują więc więcej rudy. Przejdźmy, moi drodzy, na farmę. Teraz przejdźmy, moi drodzy, tutaj. Zatwierdźmy drużynę i tutaj mamy siedzibę, a pojawia nam się siedziba Monagero. Dobra. Wróciłeś i jesteś ranny. Tak, panie Gariusie. Portowiec
Ten, który przerwał nasz rytuał warowni na rozstajach, wciąż nam przeszkadza. Pozwól, że zbiorę siły, a potem... Interesuje mnie tylko rytuał oczyszczenia i ciebie też nie powinno obchodzić nic innego. Posągi są całe? Czy rytuał może się odbyć? Część rytuału została ukończona przez portowca, panie. Samo w sobie to jednak zbyt mało, żeby nas powstrzymać. Jak to samo w sobie? Mów jasno. Kiedy dotarłem do ruin Ilefarn, ktoś już tam był przede mną i portowcem. Zdołałem zniszczyć posąg potrzebny do ukończenia piątej części rytuału. Jednak ktoś już ją przeprowadził i nie wiem, kto to był. Rozumiem. Zdaje się, że jest jeszcze jeden gracz w tej wojnie. Nieważne. Kiedy pozbędziemy się portowca, przyszłość naszego króla zostanie zapewniona. Panie Gariusie, portowiec jest potężniejszy niż był. Nie może nas zniszczyć, to prawda. Ale w bitwie może stawić czoła któremukolwiek z nas. Czyżby? Może sprostać jednemu z nas, ale chyba nie wszystkim. No cóż, skoro tu jesteśmy, to możemy rozejść domowy, gdzieś jest tu wejście. O, gargulce. Co my tu mamy, moi drodzy? Kadzielnica, kadzielnica, gejzer, kadzielnica, strawnik Dżero. Gargulce i mastify cieni. Dobra, atakujemy! Hajże na soplice, moi drodzy. Leży to w nim. Dobra, nieważne. Sza, mamy towarzystwo. W pobliżu są wrogowie, dobra, więc ty mi się teraz przydaw. Przywróć mi niszkę do stanu używalności, dobra. No proszę, mój czar nie wypalił. To dla ciebie, a masz. Lecimy tędy. No, znudziłem. Guivena. St-
Trawnik Dwero, pogadajmy z sobą. Dla wszystkich poza potomkami Dwero. Determinacji, prawości i widzenia. Po ścieżce widzenia. Użyj kadzielnic, dobra. Opowiedz nam o ścieżce prawości. Dobra, czyli mamy, moi drodzy, 3 questy. Kadzielnice, kadzielnice, tu jest Faman, a tu jest Gejzer. Dobra. Uciekaj, póki możesz. Ha! 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 I coś te wywiołaki zostawiają? Promien ognistna na esencja ognia. Daj mi chwilkę, to wszystkim się da. Dobra, jedna kadzielnica płonie. Idziemy, moi drodzy, więc do drugiej. Niech ci śmierć krwawą będzie. Gdzie lecicie? Thank you.
Dobra, czy tu są jakieś wywiałaki ognia? Tam są, dobra. A masz! Nie, 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 nie. Nie, 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 nie tędy. Może tędy? Jakoś... Czas zrobić użytek z tej broni. Nie. No przestań, boisz się takiej małej dziewczynki jak ja? I co, olbrzymi wywiałak ognia da nam promienną esencję i ogniste serce? Dobra, da nam. Dobra, co my tu mamy? Aleksandryt może być. I rozpalmy trzecią kadzielnicę. Jest! Wróg nie będzie się nam długo opierał! Wróg nie będzie się nam długo opierał! Dobra, dziennik zaktualizowany, ścieżka widzenia. Odpocznijmy, może to niszcze zniesie debuff, a jednak nie. Dobra. Dobra, wracamy. Całą ekipą jeszcze został Faman. To mamy ogarnięte, to mamy. Dobra. Odpoczynek i Faman, moi drodzy, jeszcze. A może tutaj oszukamy nieco system i nie będziemy zabijać Famana, tylko mu powiemy, że ten... Panie Work.
problemy w okręgu. Okej. Ale oni nas mnobią! Serio? Tu mam quick save'a? Dobra. To przejdę tę walkę i wrócę do was. Dobra? Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.